Ze studia portalu miejskiego gdańsk.pl na kolejnym czacie miejskim witam Państwa Piotr Kowalczuk. Dzisiaj nietypowe miejsce, nietypowe studio portalu miejskiego, które zorganizowaliśmy w autobusach, minibusach Capena i Veko Urb, które już za chwilę wyjadą na ulicę miasta Gdańska. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. A gośćmi naszymi są zastępca prezydenta miasta Gdańska do spraw polityki komunalnej pan Maciej Lisicki. Dobry. Zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do spraw przewozów pan Sebastian Ząkowski. Dzień dobry. I znany wszystkim również pan oficer rowerowy Remigiusz Kietliński. Dzień dobry. Szanowni Państwo, czat będzie jak zawsze zarejestrowany, będzie można go obejrzeć na portalu miejskim, na portalu społecznościowym, na YouTubie, ukośnikgdańsk.pl. Gorąco zachęcamy do zadawania pytań. Do zadawania pytań czat oczywiście jest na żywo. Mamy też pytania, które zostały do nas nadesłane mailem przez ostatnie kilka dni. Panie Prezydencie, zacznijmy od tej Capeny. Gdzie ona wyjedzie? Co to za minibus i co to za pomysł na to, aby takie małe minibusy pojawiły się w mieście Gdańsku? No, pomysł był dosyć stary. Mieliśmy wiele sygnałów od mieszkańców Śródmieścia, że dosyć trudno jest, zwłaszcza osobom starszym, dojść od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej, na przykład nad Mutławę. Bo rzeczywiście jest to wyprawa rzędu kilometra i dla osób niepełnosprawnych czy w podeszłym wieku nie jest to łatwe. Zapadła decyzja, że kupujemy minibusy, ponieważ po wcześniejszych próbach wyszło, że tylko takie autobusy są w stanie po tych wąskich uliczkach jeździć. Nawet nie chodziło tyle o długość autobusu, co jego szerokość. Tak więc tego typu autobusy na razie na początek dwa, mamy nadzieję, że później będzie ich więcej, będą obsługiwały linię 100, która będzie taką klasyczną linią jeżdżącą po Głównym i Starym Mieście. I wyruszy kiedy na ulicę miasta? Już 26 października, w sobotę. Czyli już 26 października będzie można spotkać te autobusy. Przystanki, jak wiemy ze strony miejskiej, będą tak usytuowane, że nie będzie specjalnych wiat, bo nie ma miejsca w Głównym Mieście, tylko będą to punkty takie do zatrzymania autobusu, tak? Faktycznie infrastruktura jest dosyć wąska, nie ma miejsca, żeby wiaty zainstalować. Będą to klasyczne słupki z rozkładem jazdy. Zapraszamy, jeśli ktoś jest zainteresowany, na stronie miejskiej gdańsk.pl jest pełna informacja z mapką przejazdu, a rozkład jazdy można znaleźć też na stronie ZTM-u. Panie Prezydencie, jest kolejne pytanie. Mamy nowe minibusy, nowe tramwaje, nowe autobusy w Gdańsku. Kiedy znikną z szyn stare 105? Odpowiedź nie jest łatwa, dlatego że myśmy planowali i mieliśmy taką nadzieję, że do końca nawet tej kadencji, czyli do końca przyszłego roku te stare pojazdy znikną z ulic Gdańska. Niestety opóźniła się sprzedaż używanych tramwajów w jednym z miast niemieckich, które planujemy i bardzo przymierzamy się intensywnie, żeby je zakupić. Chodzi o miasto Kassel. Prawdopodobnie ten zakup nastąpi pod koniec tego roku, no ale kwestia jeszcze przeróbek, adaptacji niskiej podłogi zajmie nam trochę czasu. W międzyczasie zakupiliśmy 5 nowych pojazdów typu PESA do obsługi linii Napiecki i Migowo. Te pojazdy się będą pojawiały sukcesywnie w przyszłym roku. Ale sądzę, że jeszcze nawet po zakupie tych wozów z Kassel i ich przeróbce, po zakupie nowych PES, jeszcze kilka starych składów nam pozostanie do obsługi komunikacji miejskiej w Gdańsku. No i będziemy starali się w jak najszybszym tempie je wyeliminować, ale nie mogę dzisiaj powiedzieć, kiedy to nastąpi. Pan Jacek pyta na czacie, czy planowane są kolejne linie minibusowe? Planujemy uruchomienie linii minibusowych nie tylko w Śródmieściu, ale również w dzielnicach takich jak Osowa, na wzgórze Mickiewicza. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z Radą Osiedla w Osowej, gdzie wspólnie ustalamy trasę, żeby właśnie poprawić dostępność komunikacji wewnątrz osiedla. Panie Prezydencie, pan Wojciech Kreja pyta też na czacie, czy ZKM Gdańsk zamierza kupić do 2020 roku jakieś nowe niskopodłogowe tramwaje i autobusy, poza tym, o czym pan już powiedział, czyli tymi napieckimi migowo. Tak, przymierzamy się do kolejnych zakupów. Oczywiście jest to uzależnione od tego, czy uda nam się pozyskać pieniądze z funduszy unijnych, no ale dotychczasowe nasze aplikacje były zawsze z sukcesem, więc sądzę, że i tym razem będą to dobre aplikacje i te brakujące pieniądze zdobędziemy
i te nowe pojazdy już będą w 100% niskopodłogowe w Gdańsku. Zaczęliśmy od bardzo konkretnych pytań, ale chyba warto też powiedzieć o polityce dotyczącej komunikacji w mieście Gdańsku, za którą też Pan odpowiada. Panie Prezydencie, strefy spowolnionego ruchu, strefy 30 pojawiają się w mieście. Mamy wyznaczane coraz to nowe drogi rowerowe, są budowane nowe ścieżki rowerowe. To wszystko ma cel, tak? To wszystko jest zorganizowane, bo mieszkańcy pytają na czacie, ale też w komentarzach różnych, że czasami nie wiedzą, czy to rzeczywiście jest jakiś program, do którego można się odnieść, o czym można rozmawiać, czy to po prostu są takie pomysły, że teraz tu zrobimy ścieżkę rowerową, tam namalujemy jakieś pasy. No nie, jest to przemyślana strategia miasta Gdańska. Chcemy, aby miasto było przyjazne dla mieszkańców, przyjazne przede wszystkim dla pieszych i żeby wszyscy po nim się mogli poruszać w podobny, przyjemny sposób. Czyli mówimy o pieszych, mówimy o komunikacji miejskiej, o rowerach, ale również o kierowcach. Przecież pamiętajmy, że największe nakłady finansowe w mieście są ponoszone jednak na drogi. Natomiast musimy sobie zdać sprawę i od tego nie ma odwrotu. Wszystkie miasta europejskie to już dawno dostrzegły, że ilość samochodów jest tak duża, że samochód stał się tak dostępny, stał się tak tani, że samochody zaczynają się dusić trochę we własnym sosie. To znaczy ulic nie poszerzymy. Ulice nie są z gumy, zwłaszcza w śródmieściach miast i nie ma takiej możliwości, żeby te wszystkie samochody tam mogły przejechać płynnie bez korku, żeby mogły wszystkie zaparkować. Jest to po prostu niewykonalne. Stąd chcemy dążyć do tego, żeby tak zwany modal split, czyli rozkład osób korzystających z rozmaitych środków komunikacji na terenie miasta był taki optymalny. Optymalny to znaczy, żeby jak najwięcej ludzi korzystało z komunikacji miejskiej, z rowerów, chodziło pieszo, a jak najmniej korzystało z samochodów. Wtedy to będzie z pożytkiem dla wszystkich. Pani Wiktoria Palczewska na czacie pyta, czy komunikacja miejska nie może być darmowa? Takie eksperymenty są w świecie prowadzone od lat. Najsłynniejszym takim miastem na świecie to było miasto Hasselt w Belgii, które miało darmową komunikację miejską i muszę powiedzieć, że po 16 latach eksperymentu właśnie w tym roku on się zakończył. To znaczy nikt nie jest w stanie utrzymać komunikacji miejskiej tylko i wyłącznie ze środków budżetowych, ale nawet to może nie jest kwestia pieniędzy, bo okazuje się, że darmowa komunikacja miejska rodzi zupełnie inne problemy, o których byśmy nawet nie pomyśleli, zastanawiając się na ten temat, bo nam się wydaje, że to jest problem pieniędzy. To nie jest tylko problem pieniędzy. Na przykład to jest problem bezdomnych. Okazuje się, że w tych miastach, gdzie się pojawia darmowa komunikacja, pojawiają się nagle, w cudzysłowie, tłumy bezdomnych jeżdżące tą komunikacją, ponieważ mogą za darmo jeździć, nikt nie ma prawa ich wyprosić. Oczywiście ci bezdomni, czy ludzie o jakiejś tam różnej proweniencji powodują takie problemy, że inni współpasażerowie z kolei nie chcą z tej komunikacji korzystać. Inne sprawy to są takie, że są prowadzone na świecie takie eksperymenty i okazało się, że na tą darmową komunikację miejską przesiadają się nie ci, na których by nam zależało. Okazuje się, że najwięcej osób, które z tej komunikacji zaczynają korzystać, to są dawni w poprzednim systemie piesi i rowerzyści. No, krótko ujmując, jeżeli do tej pory ktoś miał podjechać tramwajem czy autobusem jeden przystanek, no to wydawanie na przykład 3 zł na podjechanie jednego przystanku nie bardzo mu się opłacało i wolał iść ten odcinek pieszo. W sytuacji, kiedy komunikacja jest darmowa, no siłą rzeczy podjedzie ten przystanek środkiem komunikacji miejskiej, generując większe zatłoczenie bądź większą ilość pasażerów w tym pojeździe. To samo z rowerzystą. Jak mógł podjechać 2-3 przystanki rowerem, to zrezygnował, przesiadł się na komunikację miejską. Okazało się, że najmniej osób spośród tych wszystkich grup przesiadało się z samochodów na komunikację miejską. A przecież nam chodzi przede wszystkim o tym, żeby jak najmniej samochodów jeździło po mieście. Także te eksperymenty są prowadzone, ale one nie mają szansy powodzenia niestety. Panie dyrektorze, może powiedzmy w tym miejscu, osoba płaci za bilet 3 albo 3,60, mówimy o komunikacji dziennej, ale przecież nie opłaca pełnego przejazdu, za który płaci, tak? Dlatego, że to jest tylko część kwoty, którą kosztuje nas przejazd komunikacją miejską. Faktycznie należy tutaj pamiętać, że miasto Gdańsk prawie 50%, ponad 50% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej musi pokryć ze środków pochodzących z budżetu, czyli z przysłowiowej złotówki, którą płacimy na bilet, czy do tej przysłowiowej złotówki, miasto musi kolejną złotówkę dołożyć. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, aby
powiedzieć mieszkańcom, że warto racjonalnie gospodarować środkami na komunikację, bo w innym przypadku musielibyśmy przysłowiowo obciąć środki w innych obszarach, czyli na przykład w obszarze remontów, inwestycji. Warto o tym po prostu pamiętać, jeżeli chcemy skorzystać z komunikacji, że nic nie jest za darmo i to, co najważniejsze, na pewno miasto nie zarabia na komunikacji. Tutaj nie generujemy żadnego zysku. Czyli do każdego biletu połowę dopłaca jeszcze miasto. Pan Mateusz Błażewicz pyta na czacie, kiedy pojawi się możliwość korzystania z Wi-Fi w środkach transportu miejskiego w Gdańsku? Myślę, że sukcesywnie będziemy w przyszłości jednak taką usługę wprowadzać. Być może niektórzy pamiętają podczas Euro 2012 autobus Continentala, które jeździły na linii dedykowanej do lotniska, już posiadały właśnie Wi-Fi. Ta usługa się przyjęła. Myślę, to jest kwestia czasu, dokładnego terminu jeszcze nie znamy. Ja uzupełnię, bo wiem, że w tej chwili są prowadzone rozmowy między Zakładem Komunikacji Miejskiej, a więc jednym z naszych przewoźników, tym zasadniczym, który obsługuje praktycznie całe miasto Gdańsk, a jedną z firm komercyjnych na temat udostępnienia pojazdów dla sieci Wi-Fi. Mam nadzieję, mam wrażenie, że te rozmowy zmierzają w dobrym kierunku, więc niewykluczone, że w przyszłym roku ta sieć się przynajmniej w części pojazdów pojawi. Pan Jarosław Gilewicz na czacie pyta, kiedy nastąpi połączenie rejonów Amber Expo oraz PGA Areny tramwajem z Wrzeszczem. Bardzo dużo osób pracuje w tych rejonach, Energa, Gepec, Hotel Amber, wiele innych. Przydałoby się tego typu połączenie przynajmniej w godzinach 8.10 czy 15.18. Czy będzie coś planowane? Czy taki tramwaj rzeczywiście Letnica, a kierunek Wrzeszcz się pojawi? Przed chwilą sobie porozmawialiśmy o kosztach funkcjonowania komunikacji miejskiej. Tutaj z pewnością musimy w pierwszej kolejności zbadać, jaki jest faktyczny popyt na tę relację. Jeżeli ten popyt będzie wystarczająco duży, to myślę, że jest realna szansa, aby takie połączenie tramwajowe stworzyć. Technicznie jest to możliwe. Podczas remontów taka relacja była już obsługiwana. Przypominam przy okazji, że właśnie z Wrzeszcza funkcjonuje linia 158 w rejony PGA Areny. To jest linia, która pochodzi z czasów, kiedy był wstrzymany ruch tramwajowy w ciągu ulicy Marynarki Polskiej. Ta linia się przyjęła, ją zostawiliśmy. Badamy, jaki jest popyt na tej linii i zdecydujemy, czy rozszerzymy tą ofertę, czy jednak będziemy musieli tą linię zawiesić lub ograniczyć jej zakres funkcjonowania. Czyli z Letnicy do Wrzeszcza linia 158, warto sprawdzić na stronie ZTM-u, jak przebiega ta trasa. Miron pyta, panie prezydencie, czemu w Trójmieście nie ma jednego biletu? Nie ma jednego biletu w Trójmieście? No właśnie, to jest taki mit, ten bilet istnieje, jest to bilet metropolitarny. Paradoksalnie powiem, jest to najtańszy bilet w Trójmieście, ponieważ można go zakupić poprzez telefon komórkowy i wtedy, ale pamiętam, ten bilet kosztuje 2,80 zamiast 3 zł w formie papierowej. Istnieje również w formie papierowej. Rzeczywiście może dostępność tego biletu nie jest zbyt duża, bo najczęściej go można kupić na przystankach SKM-u, natomiast taki bilet istnieje, funkcjonuje i można z niego korzystać. Informacje o tych biletach są w każdym autobusie. Ja patrzę powyżej głowy pana prezydenta, bo taka informacja znajduje się też tutaj w tym minibusie. Pani Marzena pyta również, dlaczego nie można zgrać komunikacji, pytała w mailu, dlaczego nie można zgrać komunikacji szybkiej kolei miejskiej z transportem w Gdańsku. Taka integracja rozkładowa istnieje właściwie już dzisiaj w ciągu nocy. Niestety częstotliwości funkcjonowania komunikacji miejskiej w nocy są na tyle niskie, moduł jest na tyle niedograny, że nie na wszystkich dworcach jesteśmy w stanie skomunikować linie autobusowe z koleją. Myślę, że tutaj możemy też już zdradzić nasz projekt wprowadzenia taktu godzinnego na liniach nocnych w grudniu tego roku. Idea jest taka, żeby to był takt łatwo zapamiętywalny i żebyśmy mogli jeszcze w kilku innych punktach tą komunikację faktycznie zgrać z SKM-ką. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację w ciągu dnia, to zarówno pociągi SKM, jak i autobusy, tramwaje tak często funkcjonują, że nie ma potrzeby dokładnego zgrania co do sekundy tych odjazdów. Czyli rozumiem, że w grudniu, jeżeli wybiorę się na jakąś imprezę, będę wiedział, że o głównej godzinie czy
o wpół do wyjedzie jakaś komunikacja, tak, z jakiegoś danego punktu. Taka jest idea dokładnie. Pan Piotr Odia wysłał nam maila przed spotkaniem. Jako mieszkaniec Karczemek mam kilka pytań. Czy pojawi się w końcu linia autobusowa łącząca Wrzesz, na przykład Politechnikę Gdańską, z Karczemkami czy Wiszącymi Ogrodami, czy Kiełpinem? Wystarczyłoby wydłużenie linii 164 lub 264, ewentualne wydłużenie linii 157. Widać, pan Piotr doskonale te połączenia już zna. I pyta też, czy mieszkańcy Karczemek mogą liczyć na ułatwienia w dotarciu do przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tutaj pan Piotr na pewno bardzo dobry temat poruszył, jeżeli chodzi o kolej metropolitalną. Właśnie przedwczoraj przedstawiliśmy już radnym projekt funkcjonowania komunikacji miejskiej po oddaniu do użytku, po uruchomieniu kolei metropolitalnej. Planujemy wtedy połączyć dwie linie, a mianowicie linię 168 z linią 164. Czyli mieszkańcy Kiełpina Górnego, Karczemek zyskają bezpośrednie połączenie przez Kartuską i ulicę Sobieskiego do Wrzeszcza. Myślę, że to, tak jak już powiedziałem, nastąpi po uruchomieniu kolei metropolitalnej, więc w roku 2015. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby, żeby tą linię już teraz uruchamiać, ponieważ popyt jest za mały. Proponuję jednak wybrać wariant przesiadkowy. Jest pytanie o komunikację rowerową, zadane też na mailu, transport zrównoważony, z nami oficer rowerowy. Panie Remigiuszu, przewodniczący zarządu osiedla Strzyża, grzmi w mailu pan Andrzej Witkiewicz. Kto odpowiada personalnie za niegospodarne, naszym zdaniem, wykorzystanie pieniędzy publicznych na wykonanie pasów rowerowych w jezdni Alei Wojska Polskiego, ulicy Wita Stwosza? Kto ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy? Oczywiście chodzi o strefę tempo 30, a także wymalowanie pasów, które według pana radnego są po kałużach. Nie będę czytał całego maila, bo to bardzo dużo czasu zajmie, ale kto za to odpowiada? Czy to było przemyślane? Jak wyglądała praca nad tym projektem? Oczywiście, że projekt był przemyślany. Odpowiadając na pierwszą część pytania, muszę powiedzieć, że nie jest to absolutnie niegospodarność, ponieważ wyznaczenie tych pasów rowerowych było, jak się okazuje, sześciokrotnie tańsze od budowy wydzielonej drogi rowerowej. Dodatkowo musimy tutaj zwrócić uwagę, że dzięki temu w lepszy sposób zagospodarowaliśmy dostępną przestrzeń. Ulica Wita Stwosza miała po dwa pasy w każdym kierunku, przy czym jeden z tych pasów de facto nie był używany. W tej chwili można się tam poruszać na rowerach. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że pasy rowerowe są rozwiązaniem bezpieczniejszym i sprawniejszym w komunikacji. Także no, i na polu ekonomicznym, i na polu komunikacyjnym jest to rozwiązanie pozytywne. A jako ciekawostkę mogę podać, że te rozwiązania prezentowaliśmy podczas 4. Kongresu Mobilności Aktywnej naszym partnerom z Niemiec, między innymi z miasta Rostocku, i byli bardzo zainteresowani tym, co jest zrobione na skrzyżowaniach, czyli połączeniem dwóch rodzajów śluz rowerowych, i zastanawiają się nad wprowadzeniem tego typu rozwiązań w siebie. Pan Andrzej też to zauważa, jeśli mogę, bo mówi, że ponadto dalej na wysokości placu Piłsudskiego pas rowerowy po prostu się urywa, gdy wydaje się słuszne wprowadzenie go na chodnik i połączenie z inną ścieżką rowerową, czyli też zauważa tę dobrą część dotyczącą komunikacji rowerowej. No tutaj pan już o jednej rzeczy do końca wspomniał, mianowicie, że dzięki temu, że żeśmy wykonali te pasy rowerowe w jezdni, nie wykonaliśmy drogi rowerowej w chodniku, a więc krótko mówiąc, zostawiliśmy przestrzeń dla pieszych. Pamiętajmy, że jest to rejon czy Oliwy, czy Uniwersytetu, a więc gdzie czasami potoki pieszych są dosyć duże i dzięki temu, że zostały wykonane pasy rowerowe, piesi zostali z tą samą przestrzenią, którą do tej pory mieli. Niepoprawny amator cyklista zapytał nas w mailu. Swego czasu w oficjalnych materiałach urzędowych przeczytałem o planach budowy ścieżek rowerowych na wyspie Sobieszewskiej, między innymi wzdłuż głównej drogi od mostu pontonowego w Sobieszewie do Świbna, po koronie wału przeciwpowodziowego od Świbna do Przegaliny z połączeniem do Błotnika, na nieczynnym kolektorze sanitarnym od Sobieszewa do Wisły przekop w Świbnie. Super rekreacja i nie tylko komunikacyjnie także. Kiedy to nastąpi? Jak bezpiecznie dojechać rowerem do wyspy od strony Gdańska, a więc z Gdańska do Gdańska? Niepoprawny cyklista nas informuje, dobrze o tym wiemy. Do przejazdowa, a jak dalej? No,
Myślę, że mamy dobre informacje dla pana cyklisty. Otóż te trasy, o których mówi, pokrywają się z trasami planowanymi do realizacji w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Są to szlaki międzynarodowe R10 i R9, więc myślę, że w najbliższych latach będziemy mówili o realizacji tych tras, które zostały wymienione. A już w tej chwili, przygotowując się do tego, zlecamy projekty m.in. właśnie na połączenie Sobieszewa ze Świdnem. Pan prezydent... Ja tylko jeszcze uzupełnię, że trasa po kolektorze prawdopodobnie będzie uruchomiona w przyszłym roku. Czyli już w przyszłym roku niepoprawny cyklista i po kolektorze, i nie tylko, będzie mógł jeździć, ale także inni mieszkańcy Gdańska, wybierając się na piękną wyspę Sobieszewską, gdańską, tak? My to też podkreślamy. W mailu Robert pyta, w mieście jest coraz więcej ulic z ograniczeniem do 30 km na godzinę. To jakaś paranoja, po co to? Ja myślę, że każdy z nas, kto dysponuje komputerem pokładowym w samochodzie, wie, że średnia prędkość poruszania się po mieście jest poniżej 30 na godzinę, więc jest to po prostu usankcjonowanie pewnego stanu rzeczy, a przede wszystkim no, poprawa jakości życia na tych obszarach. Tak? No, tam, gdzie mamy ograniczenie do 30 km na godzinę i gdzie samochody faktycznie z taką prędkością jeżdżą, w zasadzie nie ma mowy o wypadkach groźnych. Jest zdecydowanie ciszej i zdecydowanie łatwiej poruszać się pieszo, rowerem, więc no, są same zalety, a średni czas dotarcia samochodem z punktu A do punktu B w zasadzie się nie zmienia. Ja tylko dodam, że my nie wymyślamy niczego nowego. Tak naprawdę wprowadzamy rozwiązania, które funkcjonują na Zachodzie. Tak często jesteśmy w ten Zachód zapatrzeni, zawsze zazdrościmy, co tam się dzieje, ale traktujemy to bardzo wybiórczo. Natomiast warto popatrzeć, w jakim kierunku idą miasta europejskie, tam, gdzie ten transport zrównoważony jest wprowadzany w sposób sensowny i generalnie przeważa tam strefa tempo 30. Są takie miasta, gdzie wręcz na całym obszarze, na przykład Wiedeń, na całym obszarze Wiednia obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Na całym obszarze Wiednia, gdzie Wiedeń jest miastem no, porównywalnym chyba z Warszawą albo większym. Warto o tym pamiętać. Taki jest ogólnoświatowy trend. No, nie będzie już miejsca na wyścigi po ulicach miejskich. Wprowadzenie Tristaru też myślę, że dosyć skutecznie ograniczy przekraczanie prędkości na terenie Gdańska, plus upłynni ruch, a więc w gruncie rzeczy paradoksalnie będzie tak, że mimo, że będziemy poruszać się z mniejszą prędkością, to szybciej będziemy docierali od punktu A do punktu B. Warto też powiedzieć, że wśród 7 zakresów budżetu obywatelskiego, który w tej chwili wdrażamy, czyli te projekty, które można będzie składać od 4 do 22 listopada, jest także to, o czym panowie mówicie, tych mieszkańców, którzy chcą ograniczenia ruchu, chcą zadbać o bezpieczeństwo swoje i współsąsiadów. Zapraszamy, aby takie projekty też w ramach tego budżetu obywatelskiego składali. Więcej informacji na miejskiej stronie. Justyna pyta, kiedy w Gdańsku doczekamy się miejskiego roweru? W tej chwili trwają pewne przymiarki do tego projektu, natomiast no, trzeba sobie jasno tutaj powiedzieć, że rower miejski jest przedsięwzięciem po prostu drogim i nieopłacalnym. Miasto Gdańsk 2 lata temu poddało się audytowi polityki rowerowej według metodologii BIPAD. Zrobiliśmy to po to, żeby wyznaczyć sobie pewien plan działań i żeby te działania były prawidłowe i maksymalnie efektywne. Z tego audytu jasno wynika, że na tym etapie absolutnie nie powinniśmy wprowadzać rowerów publicznych. Mamy wiele innych spraw do zrobienia w tematyce komunikacji rowerowej, natomiast rower publiczny jest ewentualnie jako ta wisienka na torcie w momencie, kiedy już chociażby system tras rowerowych będzie połączony w pełną całość. A kiedy te wisienki pozbieramy? Znaczy, ja głęboko apeluję, żeby nie ulegać takiemu owczemu pędowi, że Warszawa, że Toruń, że Bydgoszcz, naprawdę... Powiem brutalnie, bardzo często włodarze rozmaitych miast stawiają na rower miejski, bo jest to dla nich najtańsza forma powiedzenia mieszkańcom, że zobaczcie, coś robimy w kwestii rowerów, a to nie o to chodzi. Niech pani popatrzy na miasta holenderskie, pełne rowerów, niech pani sprawdzi, gdzie tam funkcjonuje rower miejski. Odpowiedź będzie jednoznaczna. Na maila Szymon Kwiatkowski zadał pytanie, panie dyrektorze, przewiezienie roweru autobusem, tramwajem to czasem w Gdańsku problem, na przykład w godzinach szczytu. Pytanie więc, czy mamy prawo wejść do komunikacji z rowerem? To jest pierwsze pytanie, a drugie, a może są jakieś inne sposoby, o których państwo myślą, na przykład bagażniki zewnętrzne?
Zgodnie z przepisami porządkowymi oczywiście możemy ten rower przewieźć w środkach komunikacji miejskiej, nie tylko w ciągu dnia, nie tylko w godzinę szczytu, ale 24 godziny na dobę. Natomiast musimy pamiętać, że o bezpieczeństwie w pojazdach zawsze ostatecznie decyduje kierowca, bo to on odpowiada za swoich pasażerów. Mamy dużo skarg pasażerów, którzy skarżą się, że właśnie przewozimy rower w autobusie, bo ktoś się pokaleczył, ktoś się pobrudził. Dlatego zawsze ostatecznie decyduje o tym kierowca, czy ten rower w danych warunkach, w danych godzinach, kiedy jest dużo ludzi, czy mało ludzi, czy można przewieźć. Ja tylko uzupełnię, że my w tej chwili prowadzimy pewne prace, nawet żeśmy podjęli pewne decyzje, mianowicie chcemy na początek dokonać modernizacji kilku autobusów długich, 18-metrowych, łączących trasy górnego i dolnego terasu, tak aby kosztem kilku miejsc siedzących wygospodarować specjalne miejsce na rowery, gdzie można byłoby je w bezpieczny sposób również przymocować do pojazdu, czyli krótko mówiąc jakieś forma, tak podobnie jak to ma miejsce w przypadku osób niepełnosprawnych, że są pewne pasy, którymi się te wózki mocuje, tak samo chcemy zrobić to z rowerami. Jesteśmy już po rozmowie z Solarisem i taki pierwszy pojazd ma wkrótce pojechać do Poznania i chodzi o to, żeby tej modernizacji dokonał producent, aby nie utracić gwarancji pojazdu, bo jak Państwo wiecie, większość pojazdów w Gdańsku jeszcze jest na gwarancji, to po pierwsze, po drugie, żeby to było absolutnie bezpieczne i atestowane. Były przymiarki również do bagażników z tyłu autobusu, bo niestety w Unii Europejskiej nie wolno montować bagażników z przodu, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych, jest to świetne rozwiązanie. Natomiast znowu jest przepis mówiący o tym, że pojazd nie może być w ruchu miejskim dłuższy niż ileś tam metrów i rzeczywiście gdybyśmy na naszych przegubowcach 18-metrowych chcieli z tyłu zamontować specjalne bagażniki dla rowerów, jak to ma miejsce na przykład w Jaworznie w Polsce czy w Krakowie na dedykowanych liniach, to te autobusy byłyby za długie. My uważamy, że potrzeba ewentualnego takiego bardziej regularnego przewożenia rowerów, bo o to mam na myśli, no, może wystąpić tylko na liniach łączących górny i dolny taras, gdzie rzeczywiście relatywnie łatwo się zjeżdża na dół na rowerze, czasami pod górę no, mogą być kłopoty. Tak? Więc jak gdyby dopuszczamy taką sytuację, że na pewnych liniach rowery będą jeździły regularnie w autobusach i chcemy te rowery do tego przystosować. Co do zasady, no rower powinien poruszać się samodzielnie. Rozumiemy, że przewóz rowerów w autobusie jest przypadkiem incydentalnym, w przypadku, nie wiem, dużego zmęczenia albo awarii pojazdu. Może jeszcze dopowiem tylko, że problem przewożenia rowerów w autobusach, w tramwajach, czy nawet skarg na przewóz rowerów w pojazdach jest coraz mniej, właśnie dzięki temu, że powstają coraz to nowe ścieżki rowerowe. Czyli zanim się zirytujemy na kierowcę czy motorniczego, pomyślmy, że on myśli o bezpieczeństwie też pasażerów, o czym mówił pan dyrektor. Ja często widzę osoby na rolkach, które mają jasną informację od motorniczego, proszę zdjąć rolki, tak, bo może coś się wydarzyć. Natomiast motorniczy wtedy słyszy słowa, których nie możemy zacytować podczas dzisiejszego spotkania. Na czacie pan Marek Karwowski pyta, czy jest planowana w najbliższym czasie budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej na odcinku Chłopska-Grunwaldzka. Tak, ten odcinek jest planowany, jest ujęty w strategii realizacji STER, czyli systemu tras rowerowych dla Gdańska. Będziemy aplikować wkrótce o uzyskanie dofinansowania dla tego projektu, dla całego zespołu projektów tak naprawdę. I ta trasa rowerowa, która tutaj została wymieniona, ma bardzo wysoki priorytet, przede wszystkim ze względu na jej wartość komunikacyjną. Natomiast w jakiej będzie formie, czy to będzie wydzielona droga rowerowa, to ja bym nie przesądzał, bo raczej na tym odcinku spodziewałbym się wytyczenia pasów rowerowych w jezdni. Michał Klisior na czacie pyta, czy czerwony asfalt na drogach rowerowych, który wykrusza się i jest widocznie słabszy niż czarny, widę Marynarki Polskiej Grunwaldzka, nie powinien być zastąpiony w kolejnych inwestycjach czarnym? Bardzo możliwe, że tak się stanie. Obecnie się zastanawiamy właśnie nad tym, w jaki sposób może inaczej projektować drogi rowerowe, żeby niekoniecznie kolor asfaltu decydował o tym, że jest to droga rowerowa, czy też no, by pokazywał nam, że jest to droga rowerowa, a samo jej fizyczne ulokowanie. Prawdopodobnie będziemy mieli wkrótce gotowy projekt pierwszej takiej drogi rowerowej, która będzie bardziej przypominała jezdnię, normalną ulicę,
a nie część chodnika. I w tym momencie nie ma żadnego problemu, żeby była wykonana z czarnego asfaltu i na pewno będzie dużo bardziej użyteczna, a piesi też nie będą na nią wchodzić, bo będą jednak postrzegać ją jako jezdnię, jako część do poruszania się jednak pojazdów, a nie część chodnika. Na maila pytanie przesłała pani Ewelina. Na drodze rowerowej w pasie nadmorskim jest latem bardzo niebezpiecznie. Wszyscy jadą szybko i nie patrzą na pieszych. Czy rowerzystów też obowiązują jakieś przepisy? Kto powinien je egzekwować, panie prezydencie? No przede wszystkim pamiętajmy, że w pasie nadmorskim mamy klasyczną drogę dla rowerów, a więc piesi powinni zachowywać się dokładnie tak, jakby byli na jezdni. Tam na szczęście sytuacja jest dosyć bardzo klarowna. Jedna i druga strona, czyli i rowerzyści, i piesi mają naprawdę duże przestrzenie do poruszania się wzdłuż brzegu, więc najnormalniejsza kultura, najnormalniejsze zachowanie, jak to ma miejsce w mieście. Droga dla rowerów w tym momencie traktowana jest jak ulica, a więc piesi muszą korzystać z pasów, które są tam wymalowane, a rowerzyści oczywiście muszą na pasach ustąpić pierwszeństwa pieszym. Do końca naszego spotkania, przypomnę tylko dla porządku, zostało 10 minut, jeśli ktoś chce zadać pytanie online, bardzo do tego zachęcam. Na maila pytanie przesłał niezadowolony. Panie prezydencie, o co chodzi z tym zamykaniem kolejnych ulic w centrum miasta? Tam i tak trudno zaparkować, a teraz jeszcze kolejne ograniczenia. No ale tutaj pana rozczaruje, właśnie nam o to chodzi, żeby jak najmniej samochodów wjeżdżało do centrum. To co ja już powiedziałem, centrum czy Śródmieście nie jest z gumy, a już w ogóle główne miasto czy stare miasto, które było budowane w czasach, przynajmniej zaplanowane w czasach, kiedy w ogóle samochody nie istniały, trudno, żeby mogło przyjąć taki ruch pojazdów, jaki ma miejsce dzisiaj, albo jaki może mieć miejsce dzisiaj ze względu na dostępność samochodu praktycznie dla każdego. Stąd zamykanie kolejnych ulic będzie miało miejsce, z tego względu, że nie chcemy, aby samochody w tą część miasta wjeżdżały i po drugie chcemy, aby ta przestrzeń była przyjazna przede wszystkim pieszym. Pamiętajmy, że każdy z nas, który używa samochodu, w którymś momencie z tego samochodu wysiada, staje się pieszym i chce spędzać czas w miejscu, które jest no, akceptowalne. Proszę zwrócić uwagę, jest taki przykład no, bardzo słynnej ulicy, chociażby Świętojańskiej w Gdyni, która pozostała po przebudowie ulicą dostępną dla samochodów i przy tej ulicy na przykład usługi gastronomii bardzo słabo się rozwijają. Dlaczego? No bo nikt nie ma ochoty siedzieć w ogródku, gdzie obok mu śmigają samochody. Główne miasto jest takim obszarem ewidentnie dedykowanym turystom i mieszkańcom, którzy chcą tam spędzić przyjemnie wolny czas. I trudno ten czas spędzać przyjemnie w oparach spalin i przy hałasie samochodów. Panie dyrektorze, Janko pyta na mailu, czemu poza sezonem nie ma tramwajów nocnych? Pamiętajmy, że tramwaj jako środek przewozowy służy przede wszystkim temu, aby przewieźć dużą liczbę pasażerów. W nocy nie ma takiej potrzeby, żeby tramwaje jeździły. Świetnie sobie autobusy radzą. Ponadto pamiętajmy, że autobus nocny lepiej penetruje wszystkie osiedla przyległe do ulic, a więc dostępność tej komunikacji nocnej będzie zdecydowanie większa, niż byśmy ją oparli o tramwaje. Co należy jeszcze pamiętać, również i infrastruktura tramwajowa wymaga jednak tej konserwacji. To właśnie w nocy, kiedy nie ma ruchu tramwajowego, Zarząd Dróg i Zieleni przegląda torowisko, sieć, naprawia ewentualnie jakieś usterki właśnie po to, żeby w ciągu dnia tych awarii sieci było jak najmniej, żeby tramwaje w ciągu dnia mogły się sprawnie poruszać. Do tego jest potrzebny czas, dlatego w nocy nie jeżdżą tramwaje. Jarosław Gilewicz na czacie pyta, czy na trasie tramwaju numer 10 jest planowana zmiana taboru? Dość często jeżdżą tam tramwaje, które pamiętają swoją przeszłość już dawno. Obecnie widzimy też śmigające jednoczłonowe tramwaje 105. Dlaczego? Tak jak pan prezydent wspomniał, już ten tabor zostanie wymieniony. To jest kwestia czasu, roku, dwóch lat. Ten tabor już jest wyeksploatowany. No niestety gdzieś ten tabor musi jeździć. Nie jesteśmy w stanie wszystkie linie, wszystkie kursy obstawić liczbą, większą liczbą taboru niskopodłogowego. Po prostu tego taboru jeszcze nie ma. Przypomnijmy sobie, że już prawie 75% taboru jest niskopodłogowy. Ten wskaźnik będzie się poprawiał i myślę, to jest kwestia czasu, kiedy na linii numer 10
zacznie jeździć tabor tylko i wyłącznie niskopodłogowy. Tak? Ja tylko jeszcze dodam, że warto pamiętać o kosztach wymiany taboru. Jeden nowy tramwaj typu PESA to jest wydatek rzędu 8 milionów złotych. Są to gigantyczne pieniądze. Nie zawsze można pozyskać środki europejskie. Naszym wielkim sukcesem było pozyskanie używanych tramwajów z Dortmundu. Dzięki tej przebudowie byliśmy w stanie osiągnąć rzeczywiście tak wysoki wskaźnik kursów, przynajmniej z częścią niskiej podłogi. Warto pamiętać, że nawet w Warszawie wskaźnik kursów pojazdów tramwajowych z niską podłogą to jest na poziomie 50%. U nas jest to 75%, a ile bogatsza Warszawa jest od Gdańska. Porta losowa, pani Małgorzata Biernat wczoraj martwiła się, że nie zada pytania online, wysłała maila, pisała nam o tym wcześniej. Panie prezydencie, jakie są plany organizacji komunikacji zbiorowej dla osiedla Osowa po uruchomieniu PKM-ki? Którymi osowskimi ulicami będą poruszać się autobusy? Czy ulice te spełniają wymagania techniczne? Czy w Osowie powstanie wreszcie komunikacja wewnątrzosiedlowa, która połączy różne instytucje, w tym szkoły, czy takie właśnie małe zakątki tego osiedla? Czy możemy liczyć na zwiększenie ilości automatów biletowych w Osowie? Czy planowane jest w najbliższym czasie połączenie drogi rowerowej Oliwy z Osową? A także czy gmina nawiązała jakąś współpracę z gminami ościennymi, na przykład z Żukowem, w sprawie integracji planów rozwoju ścieżek rowerowych? No, bardzo dużo pytań, ja spróbuję częściowo odpowiedzieć, koledzy myślę, że dadzą resztę. Co do zasady, kolej metropolitarna na terenie Osowej będzie obsługiwana podobnie jak pozostałe części Gdańska, a więc traktujemy ją jako taki element kośćca, tego podstawowego kręgosłupa komunikacyjnego aglomeracji i w związku z tym do przystanków kolei metropolitarnej będą pasażerowie dowożeni lokalnymi autobusami. Cokolwiek by to miało znaczyć, jak dalekie trasy, ale generalnie autobusy te będą dowoziły pasażerów do przystanków kolei metropolitarnych, a potem już oni będą jechali dalej tęże koleją. Również część tras rowerowych będzie tak poprowadzona, żeby i plus będzie wybudowana infrastruktura, że będzie można rowerem dojechać do przystanku kolei metropolitarnej, tam ten rower bezpiecznie zostawić i dalej się udać w podróż koleją. Co do komunikacji autobusowej, myślę, że pan Sebastian powie troszeczkę więcej, ale chyba ona będzie już wkrótce, bo właśnie taki między innymi minibus, w którym w tej chwili siedzimy, będzie prawdopodobnie w przyszłym roku już jeździł po Osowej. Warto zwrócić się do Rady Osiedla w Osowej, dlatego że jesteśmy w stałym kontakcie z tą radą i wspólnie z radą ustalamy przebieg, ofertę przewozową dla Osowej. Już kilka propozycji przedstawiliśmy Radzie, także serdecznie zapraszam, żeby się zgłosić do Rady Osiedla Osowa. Na pewno, tak jak pan już prezydent powiedział, chcemy zwiększyć dostępność komunikacji miejskiej wewnątrz dzielnicy. Tam planujemy uruchomić właśnie po wąskich uliczkach autobusy, minibusy tego typu, ponieważ autobusy standardowe nie są w stanie pokonać łuków, wcisnąć się w wąskie uliczki. Przypomnijmy, że Rady Jednostek Pomocniczych Osiedli i Dzielnic na stałe współpracują z ETM-em w sprawie ustalania tras lub ich zmian, bo to wypływa też ze statutów tych Rad Jednostek Pomocniczych. Tak, bardzo dużo wniosków, często sprzecznych nawet, zgłaszamy do rad. Jest to bardzo ważne, ponieważ rady mogą się ustosunkować do wniosków, do pomysłów. My wtedy analizujemy te wnioski i stwierdzamy, czy one są możliwe do realizacji, czy po prostu przede wszystkim starczy środków finansowych. Tutaj należy bardzo wyróżnić profesjonalizm Rady Dzielnicy Olszynka, czy nawet Rady Dzielnicy Osowej, z którym jesteśmy w stałym kontakcie i wspólnie omawiamy problemy. Wspólnie wyruszamy w trasę, robimy wizje lokalne, to jest najlepsza forma współpracy. Czyli zachęcamy, żeby odwiedzić radnych jednostek pomocniczych, 450 w Gdańsku, w 28 jednostkach pomocniczych. Panie Remigiuszu, jeszcze te dwa pytania rowerowe. Czy planowana jest ścieżka Oliwa-Osowa i także czy została nawiązana współpraca chociażby z Żukowem w sprawie wspólnej ścieżki? Dwa razy tak. Trasa rowerowa do Osowej jest oczywiście planowana, jest planowana na tą najbliższą perspektywę i oczywiście stale współpracujemy w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego ze wszystkimi ościennymi gminami, jak również ze wszystkimi gminami należącymi do GOM-u. Interesant pyta w mailu. Witam, jadąc w kierunku Pruszcza Gdańskiego, lewą stroną Nowego Wału na wysokości Świętego Wojciecha,
droga techniczna, w nawiasie rowerowa, kończy się na wysokości ulicy Stromej. Jadąc dalej, nieutwardzoną drogą na wysokości ulicy Batalionów Chłopskich i tu ważne, po prawej stronie zaczyna się droga rowerowa należąca do Pruszcza Gdańskiego. Pytanie, jak gminy chcą połączyć trasę rowerową w jedną nitkę? Czy planowane jest połączenie mostek czy coś podobnego? Gmina Pruszcz Gdański będzie takie połączenie wykonywać, jest to zaplanowane na najbliższy czas i myślę, że już wkrótce będziemy mogli przejechać z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego trasą rowerową. Pan Dawid Klinkosz na czacie pyta, co do linii specjalnych, tak zwanych cmentarnych, mam nadzieję, że będą takie linie jak 610, 611 czy 612, bo tramwaj na Łostowice to nie wszystko. Na przykład 611 była bardzo dobra, bezpośrednie połączenie z dworcem, cmentarzem łostowickim. Linia ta miała tylko 3 przystanki w tamtym roku. Ją zlikwidowano i dano więcej kursów linii tramwajowych, które zatrzymują się na każdym przystanku, co powoduje, że robi się ogromny tłok w tramwaju. Według mnie te linie powinny być, bo w tamtym roku jeździła tylko jedna linia autobusowa, tak zwana cmentarna. To, że jeżdżą tramwaje na Łostowice Świętokrzyska, nie znaczy, że trzeba likwidować taką linię jak 611, które są dobrym i szybkim połączeniem, panie dyrektorze. Stawiamy tutaj przede wszystkim na komunikację tramwajową. Przypomnijmy, że tramwaje w kierunku cmentarza łostowickiego, czyli w kierunku Chełmu, będą kursowały co około 2 minuty i bardzo sprawnie ten transport działa. Z dworca głównego w kierunku cmentarza łostowickiego właśnie można skorzystać z tramwajów, można skorzystać również z linii autobusowych typu 175. Od ubiegłego roku wprowadziliśmy zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej w ciągu ulicy Łostowickiej, bo ponieważ dotychczas ta ulica była zawsze zamknięta dla autobusów, więc bardzo blisko podjedziemy liniami autobusowymi pod sam cmentarz lub tramwajami w kierunku cmentarza Łostowickiego. Jeżeli chodzi o linię cmentarną, to tutaj planujemy uruchomić linię 610 z Wrzeszcza PKP przez buspas na ulicy Słowackiego do cmentarza Srebrzysko i dalej w kierunku cmentarza Łostowickiego. Ta linia też będzie funkcjonować co około 3 do 5 minut. Również rozszerzymy zakres funkcjonowania linii 227, takiej magistralnej linii, która też połączy duże osiedla typu Zaspa, Przymorze, z cmentarzem na Srebrzysku i cmentarzem na Łostowicach. Jaka będzie taryfa na tych liniach? Czy bilety miesięczne będą też obowiązywały, semestralne? Na wszystkich liniach, również tych dodatkowych, 610 na liniach dodatkowych tramwajowych 63 i 68, będzie obowiązywała stała taryfa zwykła. Nie musimy kupować żadnych dodatkowych biletów. Również bilety okresowe ważne od poniedziałku do piątku będą obowiązywały na tych liniach. Warto zajrzeć na stronę ZTM-u, a także na stronę Gdańska, a także w numerze Herolda najbliższym specjalnie planowana rozkładówka z mapami, o których mówił pan dyrektor. Pan Maciej Łożyński z Tata mówi, że nie jest od początku i nie słyszał wszystkiego, jednak chciałby jeszcze dopytać o na przykład N1, autobus nocny, różnica godzina 20 między następnymi kursami, to jedna wielka pomyłka. Autobusy nawet przegubowe są przepełnione, człowiek na człowieku zaburza przestrzeń osobistą innych. Czy na weekendy, kiedy zwiększa się ilość osób podróżujących nocną komunikacją, nie warto puścić tramwaju N0? O tramwaju było, a co do N1? Przypominam to, co sobie już powiedzieliśmy, że chcemy zmienić częstotliwość i takt funkcjonowania linii nocnych. Zamiast tej wspomnianej godziny i 20 minut planujemy wprowadzenie częstotliwości łatwiej do zapamiętania co 60 minut, czyli w ogólnym rozkładzie linii N1 przybędzie tych kursów i miejmy nadzieję, że wtedy problem tłoku już będzie historią. Na czacie pan Mirosław Mowiński, dosłownie, bardzo ładnie proszę o nocne do Banina. Banino to jest niestety już poza granicami administracyjnymi miasta Gdańska, więc jest to obca gmina. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że do komunikacji miejskiej funkcjonującej na obszarze obcych gmin muszą dopłacać tamte gminy. A więc proszę, żeby pan Jarosław zwrócił Mirosław. Się, Mirosław, przepraszam, zwrócił się do wójta gminy Żukowo i poprosił go o zwiększenie środków finansowych na funkcjonowanie linii nocnej do Banina i myślę, że wtedy są realne szanse.
Pan Marek Karwowski pyta o pozostawione rowery, ale też powiedzmy, panie Remigiuszu, w Gdańsku naprawdę powstało teraz bardzo dużo miejsc, gdzie ten rower można zostawić. Powstały te miejsca również przy szkołach. Kiedy ja odwiedzam szkoły, mam taką okazję z racji pracy, naprawdę jest to widoczne, tak? Nie ma chyba takiej szkoły, w której mielibyśmy kłopot, żeby rower zamocować. A pan Marek Karwowski na czacie troszczy się o to, czy są jakieś pomysły miasta na rozwiązanie problemu kradzieży pozostawionych rowerów. Jak pozostawić na kilka godzin bezpiecznie rower w okolicach głównego miasta? W tym roku zamontowaliśmy, czy też wyznaczyliśmy około 1500 miejsc parkingowych dla rowerów, więc to jest inwestycja niespotykana w historii Gdańska. Wszystkie szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne posiadają już w tej chwili miejsca parkingowe, parkingi rowerowe. Przede wszystkim chcemy zachęcić właśnie młodzież, żeby dojeżdżała na rowerach i w ten sposób, żeby jakby utrwaliły się dobre nawyki od najmłodszych lat. Natomiast w jaki sposób zabezpieczyć rower? No, sposób jest bardzo prosty. I tutaj niestety będę musiał powiedzieć brutalnie, no trzeba zainwestować sto kilkadziesiąt złotych na dobre zapięcie rowerowe, zapięcie typu U-lock, czyli taką kłódkę w kształcie litery U z solidnej stali, i taka kłódka w zupełności zabezpieczy nasz rower, nikt nam roweru wtedy nie ukradnie, możemy sobie iść nawet na całą dobę, na kilka godzin, jak nam się będzie chciało. To jest wystarczające zabezpieczenie. A kto śledził stronę miejską, mógł brać udział w konkursie, gdzie takie zabezpieczenie było. Gdzie takie zabezpieczenia rozdawaliśmy, między innymi po to, żeby zachęcić właśnie do parkowania na naszych nowych parkingach, których powstało też sporo przy stacjach SKM. Czas naszego spotkania dobiegł końca, ale ostatnie pytanie z maila pani Dorota. Czy władze Gdańska mogą wpłynąć na Sopot i Gdynię, żeby dostosowały standardy dróg rowerowych do tego, co mamy w Gdańsku? Różnice czuć, kiedy tylko przekroczy się granice miasta. Znaczy, nasze miasta i Gdańsk, i Gdynia współpracują ze sobą. Oczywiście wiele zależy od decyzji poszczególnych prezydentów poszczególnych miast. No i jest prawdą, że do tej pory Gdańsk miał nieco bardziej, no nieco inne spojrzenie niż pozostałe miasta. Bardziej, że tak się wyrażę, stawialiśmy na rowery niż nasi sąsiedzi, ale w tej chwili to się bardzo pozytywnie zmienia, zwłaszcza od czasu, jak pan Zygmunt Szybatowski został pełnomocnikiem prezydenta Gdyni do tych spraw. Lepiej nam się współpracuje, wiele dobrych rzeczy się dzieje. Również w Sopocie został powołany pełnomocnik, którego wspólnie cenimy, a więc wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze. Współpracujemy ze sobą, nie ma między nami jakichś niezdrowej rywalizacji, jakichś konfliktów. Pomagamy sobie tyle, ile możemy. Myślę, że za kilka lat te różnice będą zdecydowanie mniejsze, albo nie będziemy ich w ogóle zauważać. Panowie, na podsumowanie, największe wyzwania przed panami w zrównoważonym transporcie w Gdańsku. Panie prezydencie? No powiem tak, nie wiem, czy zabrzmi to dobrze, ale to jest kwestia zmiany naszej mentalności. Mówię naszej, bo ja też jestem kierowcą, też lubię nacisnąć gaz, stosuję do dechy. Krótko mówiąc, my musimy zmienić nasze myślenie o mieście. To, co niektóre pytania właśnie tutaj naszych internautów świadczyły o tym, że to stare myślenie cały czas jeszcze jest bardzo mocne i tkwi w nas, a więc, że jak mam samochód, to muszę pędzić tym samochodem, bo mi się wydaje, że będę szybciej. To jest błędne myślenie. Musimy myśleć o bezpieczeństwie innych, o bezpieczeństwie pieszych, o tym, żeby miasto było przyjazne dla ludzi, o tym, żeby miasto się rozwijało do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Czyli krótko mówiąc, tak naprawdę najwięcej do zrobienia jest w naszych głowach. Oficer rowerowy? Ja myślę, że sytuacja, w której pójście pieszo, czy pojechanie gdzieś rowerem, będzie naturalnym wyborem każdego mieszkańca. Nie będziemy stali przed dylematem, czy jechać samochodem, gdzie go zaparkuję, co zrobię, tylko po prostu wybierzemy inny środek transportu, zdrowszy, lepszy dla nas. Panie dyrektorze? Dla mnie najważniejsze jest to, abyśmy utrzymali tendencję wzrostu liczby pasażerów. Od 4 lat ta liczba systematycznie rośnie, to oznacza, że pasażerowie są bardzo zadowoleni z komunikacji miejskiej i to myślę, że Gdańsk jest takim jedynym miastem w Polsce, który może się pochwalić taką tendencją. Mam nadzieję, że uda się utrzymać tą tendencję. Prawie 33% mieszkańców korzysta z komunikacji miejskiej. W ubiegłym roku robiliśmy badania socjologiczne z miastem i wyszło, że najwięcej mieszkańców jest zadowolonych właśnie z komunikacji tramwajowej.
Także to jest moje takie życzenie, abyśmy utrzymali tą tendencję. Na czacie poświęconym komunikacji publicznej, mobilności aktywnej moimi i Państwa gośćmi byli prezydent miasta Gdańska pan Maciej Lisicki, oficer rowerowy Remigiusz Kitliński i zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do spraw przewozów pan Sebastian Ząbkowski. Przypominam, że czat został zarejestrowany, będzie dostępny na kanale YouTube miasta Gdańska, youtube.com/gdańsk.pl. Dzisiaj żegnam gorąco ze studia portalu miejskiego gdańsk.pl. Z Kapeny, nowego nabytku, nowych nabytków miasta Gdańska specjalnie po to, żeby wjeżdżać w dzielnicę, żeby można było z transportu miejskiego również i tam korzystać. Gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Żegna się z Państwem Piotr Kowalczuk.